Cześć, witajcie na kanale Firmy Kormanek. Pierwsze kombajny w polu, małe żniwa, czyli żniwa jęczmienne już za nami. No i jakie doświadczenia z tymi żniwami? No bardzo smutne. Mamy dopiero początek żniw, temperatury jeszcze nie są jakoś najwyższe, a już przeglądając różne portale rolnicze mamy masę zdjęć z widocznymi spalonymi kombajnami. Aż strach pomyśleć, co to będzie, kiedy rozpoczną się te główne, prawdziwe żniwa, jeżeli my tu mamy podstawowe, takie pierwsze małe żniwa, to się nazywa potocznie, a już mamy pełno spalonych kombajnów, więc naprawdę strach pomyśleć. Dzisiaj więc tak, w związku z tym odcinek o palących się kombajnach. Co, dlaczego, czemu? No i tak, z takich głównych czynników, jeżeli chodzi o palące się kombajny, jest to czynnik ludzki, czyli słaby przegląd, niedostateczny przegląd, ale i są też czynniki niezwiązane z przeglądem, niezwiązane z błędami operatorów, są to czynniki zewnętrzne, na które też nie mamy wpływu i tak dzisiaj w tym odcinku troszkę poruszymy ten temat. Tu mamy klasa Tucano, który szczęśliwie ocalał z pożaru, nic poważnego się nie stało. Już o tym kombajnie też był kiedyś odcinek, teraz pokażemy. Jest to kombajn, który mucił konopie i wszędzie na łożyskach od bębna tak naowijało się tego materiału. On tak się zbił, że powstała taka temperatura, spadła na podsiewacz. Podsiewacz jest plastikowy, niestety zaczął się palić. No i tutaj ogień, jak podsiewacz już się przepalił, spadł na wiązkę elektryczną, zaczęła palić się wiązka elektryczna. No i szczęście w nieszczęściu właśnie, że przepalił się tutaj czujnik prędkości, kombajn się zatrzymał, operator wyszedł z kombajnu i zobaczył, że tutaj z tego dolnej części wydobywa się dym. No i udało się to szybko ugasić, bez większych strat. Także szczęście w nieszczęściu. No i co, w tym kombajnie tak naprawdę wszyscy tu robili wszystko, żeby było dobrze, a nikt nie przewidział, że tak to się zakończy, mucąc konopię. Jaki czynnik tu źle zadziałał? No ciężko stwierdzić. Czynniki jakieś zewnętrzne, które naprawdę nie mamy wpływu. Poza tym, że ci, co koszą konopie, na przykład zobaczą teraz ten odcinek, albo już mieli jakąś styczność z konopią, mają już doświadczenie, wiedzą, że kosząc tą uprawę naprawdę trzeba zwrócić bardzo, bardzo, bardzo wielką uwagę podczas koszenia. Z takich problemów, jeżeli chodzi o zapalanie się kombajnów, to są też tutaj hamulce. W tym miejscu, tak tutaj widzicie na skrzyni biegów, tu zawsze gromadzi się bardzo dużo kurzu. Ten kurz powinno się codziennie rano dmuchać i tutaj dmuchanie to jest podstawowa czynność, która ochrania kombajn przed zapaleniem się. Dlatego, że stary kurz zdmuchujemy z maszyny, ona jest czysta. A kiedy robimy taki przegląd maszyny, dmuchamy, to też dużo, dużo możemy zobaczyć różne niepokojące rzeczy, na przykład zacierające się łożysko, gdzieś zbyt dużą ilość materiału, która może się zapalić. Także takie przeglądy, takie ranne czy wieczorne, po dniu pracy dmuchanie to jest bardzo ważne. Tu na przykład zobaczcie, ile tu też jeszcze nazbierało się, bardziej przy świece, zobaczcie, ile tu też nawet jeszcze ta konopia. Zobaczcie, ile tu się ubiło między tą tarczą tego materiału. Dlaczego pokazuję właśnie hamulce? A dlatego, że dużo rolników nie zwraca na to uwagi. Tu są też tłoczki, są cylindry, to też po jakimś czasie, a zwłaszcza jeżeli kombajn stoi na dworze, potrafi zajść tam rdzą. Nie zmieniają rolnicy też płynu hamulcowego na czas. W środku to ten tłoczek, cylinderek koroduje, hamulce dobrze nie odbijają. No i niestety, jeżeli te hamulce będą minimalnie zaciśnięte na tej tarczy i tak będziemy jechać cały dzień, a nawet nie musi być to cały dzień, ta tarcza nagrzeje, a tak mówię, tu mamy wtedy pełno kurzu, czy nawet tu na zaciskach hamulcowych, jak ten kurz gdzieś tu spadnie, dostanie się pod tarcz, tarcz będzie kręcić, zrzuci ten kawałek ognia zapruszonego na ściernisko, no już nie trzeba dalej mówić, co się stanie. Tu tak samo mamy bęben hamulcowy, hamulca ręcznego. Tam też w środku są takie, nie wiem, to nie będzie widać, przestrzenie, tam też się gromadzi kurz. Naprawdę to bardzo, bardzo ważne, żeby to czyścić. W kombajnach Bizon, którzy wszyscy dobrze znają, na przykład od hamulca ręcznego było bardzo dużo pożarów, ponieważ operatorzy zaciągali hamulec ręczny, kontrolka nie zawsze działała w tym
oto modelu kombajnów, bądź też jeżeli nie było kabiny, ona była pod takim zasłoniętym kurzem, brudna, że operator nie dostrzegał w słońcu, że ona świeci się i kombajniści tak jechali. No i niestety też tak tutaj w tym klasie tukano, bęben hamulcowy tak się nagrzał, zrobił się czerwony i kawałek spadło na niego kurzu, kurz spadł na ziemię, zapalając ściernisko. W różnych spółdzielniach czy w SKR-ach starzy kombajniści odłączali nawet hamulce ręczne, żeby nikogo i nigdy nie korciło zaciągnąć ten hamulec, bo dobrze wiedzieli, że od tego właśnie hamulca powstaje bardzo dużo pożarów. No dobra, tu mamy tukanko, przejdziemy do kombajnu, na przykład teraz Fendt, pokazać inne na przykład rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, chcąc uchronić się przed ogniem, przed pożarem naszego kombajnu. Kombajn, jak dobrze wiecie, jest to bardzo złożona maszyna z bardzo dużo części, więc jest tu tych miejsc, jeżeli chodzi o zapalenie się, bardzo dużo. Tak, bardzo ważną taką czynnością też, jak już wspominałem, dmuchanie, jeszcze raz powtarzam, dmuchanie sprężonym powietrzem, również komora silnika, a zwłaszcza tutaj element dookoła turbiny, żeby tu też nigdzie nie gromadziła się żaden kurz, żadna masa taka żniwna. W ogóle na całym silniku, nigdzie tu w tej przestrzeni, a zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o turbinę, kolektor wydechowy. Różne książki różnie o tym piszą, mówią, turbina nagrzewa się w zależności od obciążenia od 300 do 1100 stopni. No to możemy sobie wyobrazić, nawet jeżeli ona ma 800 stopni, jeżeli coś na nią spadnie w rodzaju kurzu, co się z tym stanie. Także jeszcze raz przypominam, tu cały ten obszar, całą tą tutaj komorę silnikową, to też należy dzień w dzień dmuchać, bo naprawdę od tego dużo zależy. Bardzo jeszcze taka ważna też czynnik, sprawdzamy połączenia tu tych opasek, elementów z kolektora wydechowego, żeby one były szczelne, żeby nigdzie nie było żadnych przedmuchów, bo te przedmuchy też potrafią spowodować, że zapruszą ogień i niestety nasza maszyna stanie w ogniu. Dobra, teraz zejdziemy. Tutaj pokażemy też jeszcze na kombajnie Massey Ferguson. One też miały takie miejsce, gdzie lubiały się palić. To jest tu też, kiedyś w jednym filmie już wam to pokazywałem, tu jest taka półka albo skrzynka. I tak, ona tu ma taką ładną powierzchnię płaską. Tu jest jeszcze taka blacha i tu w tym miejscu zawsze była taka duża ilość kurzu. To by trzeba nieraz nawet 2-3 razy dziennie czyścić, żeby tego kurzu tu nie było, bo to bardzo szybko się gromadziło. No i niestety rolnicy, tu mamy takie koło. One ma bardzo duże obroty, napędza na naszym sieczkarnię. No i niestety właśnie na tym kole psuły się łożyska, łożysko się zagrzewało. Nieraz koło dostawało luzu. Tu nawet też widać, że jest trochę obtarte. Obcierało o tą ścianę, jak łożysko już było bardzo podjechane. No i wiadomo, wtedy szły iskry, spadały na ten kurz. I w tym miejscu, bardzo często te kombajny w tym miejscu właśnie się zapalały. Także bardzo ważna tutaj sugestia i rada dla wszystkich tych, co mają takie kombajny Massey Ferguson. Najlepiej te miejsce, które tam jest, jakąś zamontować blachę, czy kawałek jakiegoś materiału, żeby tam po prostu było po ukosie ta ściana, nie było płasko, żeby po prostu ochronić się przed niepotrzebnym ogniem. No i taka bardzo częsta przyczyna pożaru, no to jest tak jak właśnie w Masseju tam powiedziałem, kończące się łożyska. I to tutaj akurat niestety już działa czynnik ludzki, czyli kłania się coroczne sprawdzanie, przegląd kombajnu. Tutaj ja wam pokażę, nie wiem czy to będzie słychać. Te łożyska. To już jest ostatni gwizdek, żeby je wymienić, słyszycie? Tam już praktycznie nie ma smaru, to łożysko już jest do niczego. No tu pozwoliłem sobie właśnie z tego Fendta rozebrać kilka łożysk wcześniej. Tym akurat będzie mi tu ciężko zakręcić, one też już troszkę hałasowało. Te to już w ogóle hałasuje. I teraz zobaczcie, chwila wezmę może jakiś śrubokręcik, o tutaj. Tu w tym łożysku jeszcze ten smar jest miękki, taki jakby powiedzieć półpłynny. Tu zobaczcie, to już jest twarde, gumowate i to już niestety ostatni gwizdek na wymianę tego łożyska. Zobaczcie, jak się nim zakręci. Nie wiem, czy to będzie widać.
ten smar, on się nie rozprowadza po tych kulkach, tylko po prostu jest między kulkami. Takie łożysko dostanie teraz wysokich obrotów i niestety też już jest bardzo podatne na to, że za chwilę któraś kulka się zablokuje, rozleci się wianuszek tego łożyska. Jak już się rozleci łanuszko, to któreś koło dostanie luzu, może o coś ocierać, bądź kulki wyletą nagrzane do czerwoności w łan i niestety zapalą nam kombajn. Także bardzo ważne, przegląd coroczny kombajnu, a zwłaszcza wszystkich łożysk, jakie one by nie były, trzeba to zawsze kontrolować, sprawdzać. Bo naprawdę zużyte łożysko to jest jedna z bardzo, bardzo wielu przyczyn pożarów. I to nie tylko w kombajnach, również w prasach zwijających, czy też w innych maszynach, nawet ciągnikach, które pracują w żniwa. Także mam nadzieję, że mój film, nasz film, choć trochę Was ochroni, pomoże Wam zapobiec przed pożarami, bo naprawdę mamy początek żniw dopiero, a tych pożarów było już naprawdę dużo. Po zdjęciach widać, że spaliło się dużo klasów, John Deere. My tu nawet w okolicy też mieliśmy jeden przypadek. Zapalił się kombajn Rostelmasz. Także wszystkie kombajny niestety, jeżeli nie są dobrze przejrzane, nie są na czas odpowiednio przeglądnięte, wykonane przeglądy, to mogą się zapalić. Na dzisiaj byłoby to na tyle. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka, śledźcie nasz kanał, piszcie w komentarzach, jeżeli interesują Was jeszcze jakieś tematy. Myślę, że uda nam się to w najbliższej przyszłości spełnić. A tymczasem trzymajcie się, hej!